bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy z Sylwią na motorkach na plażę Darrenen. Nie dotarliśmy ostatnio, także naprawdę super fajna plaża. Tym razem dotarliśmy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Siemanko, siemanko. Lecimy na plażę i tym razem mam nadzieję, że na nią dotrzemy. Jedziemy na plażę, która nazywa się Darrenen. Właśnie tam wybieraliśmy się ostatnio, ale przez pomyłkę pokazałem wam tak naprawdę troszeczkę inną plażę, właśnie myśląc o tym Darrenen, więc teraz małe sprostowanie. Okej, to miasteczko nazywa się Skibbereen. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. A ta plaża nazywa się Tragunna. Tak naprawdę chodziło o Darrenen i tam właśnie sobie też jedziemy, także tym razem dotrzemy sobie, czy nie dotrzemy? Nie. Dotrzemy, nie? Chyba nie będzie mgły. Tak czy inaczej, są to dwie piękne plaże, to ukształtowanie terenu jest dosyć podobne, no i po prostu się machłem. Także lecimy. Ostatnio jak robiłem ten odcinek o kijankach, to napisałem terrarium, czy na przykład przez jedno ry. A pisze się terrarium. No, raczej proste. Jak raczej proste? To jest. Gdzie tu są te sznurówki? Dlaczego? Ja muszę coś tu ogarnąć na jakieś rzepy, zasuwaczek, stryk, pyk i gotowe. Nie wymyślaj. Ty nie wymyślaj. Zgłoś czas. 6 minut w plecy. Ty się guzdrasz, szok. No, guzdra się, ale ogarnąć zwierza to umrzona. Przerwa. Zaraz jedziemy dalej. To jakieś normalnie kamieniołomy albo co? Decepticon. Nie się tam paj. Wow. Pięknie. Mogę tam zajść? Ja pierdolę. Hey!
zameldować. Albo kajaki, bo skoro tutaj są kajaki, goście sobie pływają, tam laski. Są takie klimaty. Tam kolej sobie już naszykował kuszę, płetwy i będzie tutaj polował na ryby, nurkował. Fajna sprawa, to jest dużo takich miejsc podobno. Będziemy obczajać w przyszłości. No i dojechaliśmy na Darynę. Co do roboty, Sylwuś? Na kurde. Dobrze, ja sobie dam radę. Sylwia do roboty, a ja do domku. Fajnie było, ale Sylwia niestety do roboty. No cóż zrobić. No i tyle. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości i do następnego razu. Hej!